Siema ludziska, witamy po miesięcznej przerwie. Dużo się działo, nie będę odstajemniczał, bo to były sprawy prywatne, ale Wilczy Szlak znów nadaje. Jesteśmy dzisiaj we dwójkę, spójrzcie, Wilczyca Madzia. Przyjechaliśmy do Edale i tak jak widzicie, jesteśmy na takim zapasowym parkingu, gdzie kiedy jest za dużo aut, ludzie parkują i jest po prostu katastrofa. Nie wiem, co się dzieje, czy jest tu dzisiaj jakiś event, czy coś, ale tyle aut jeszcze w Edale nie widziałem. Mamy bardzo ambitny plan na dzisiaj, przejścia sporego odcinka po górach. Zobaczymy, jak nam się uda. Pogoda jak na razie nie najgorsza, jest chłodno, aczkolwiek słonecznie. Spójrzcie za mną, jak pięknie to wygląda. Pierwszy punkt programu, idziemy na piwo. Jeżeli tylko będzie można się napić, co się śmieje, idziemy na piwo. Jeśli tylko będzie można się napić, to zaliczymy kufelek i ruszamy na trasę. Zostańcie z nami. Po drodze tutaj, w wiosce Edale, jest przepiękny stary cmentarzyk, na który właśnie wbiliśmy i oglądamy nagrobki, z jakich są lat. To jest jakaś data? Nie, to nie takie stare. Nie wiem, czy coś widać pod słońce. Bardzo ciekawe jest to wejście, przez które się wciskaliśmy. Według mnie ono jest zrobione w ten sposób po to, żeby owce tutaj nie wchodziły, bo w tej wiosce jest mnóstwo owiec i często chodzą one po ulicach. Więc podejrzewam, że po to jest to zrobione, żeby nie skubały tu trawki pomiędzy grobami. Ale klimacik jest niezły. W Madzi obudziła się pasja fotografa. Jesteśmy teraz w centralnym punkcie Edale przy bardzo starym pubie. Znajduje się dokładnie za nami Old Nag's Head. Sprawdziłem w internecie. Nag to jest stary samiec, jeleń, przewodnik stada z ogromnym porożem. Nie wiem, jak to w języku polskim w sumie przetłumaczyć, ale to jest właśnie pod głową starego jelenia, nazwijmy to tak. Bardzo polecam tą knajpę, byłem tutaj wielokrotnie. Bardzo fajne piwo z nalewaka, ręcznie pompowane. Całkiem niezłe jedzenie. Jeżeli będziecie w Edale, to zapraszam. Z powodu COVID-a pewnie będziemy musieli teraz nałożyć maski i spróbujemy wejść do środka. Jeżeli się uda, to coś wam nakręcimy. Właśnie jesteśmy po rozmowie z panią na wejściu, która powiedziała nam, że żeby w ogóle cokolwiek zamówić w pubie, musimy zeskanować ich aplikację. To jest jedyna droga, przez którą można zamówić cokolwiek do picia, do jedzenia. Musimy to zrobić w ogrodzie, bo tu nie ma sieci. Okej, okay, więc idziemy do ogrodu, bo tam jest sygnał internetowy, tutaj nie mamy. No i spróbujemy się tego piwa napić, ale powiem wam, że strasznie źle to nam nie działa, ta cała procedura. Nie miejcie mi tego za złe. No więc tak jak widzicie, do pubu was zabrać nie możemy. Z powodu COVID-a nie da się tam wejść. Siedzimy w ogrodzie, ale chciałbym tylko wspomnieć, że ten konkretny lokal powstał w 1577 roku, więc bardzo, bardzo stary pub. Chyba najstarszy, w jakim byłem, szczerze mówiąc. I powstał tutaj, ponieważ tędy przebiegał szlak z południa na północny zachód w kierunku na Manchester, którym podążały konne karawany. Będę jeszcze o tym mówił później, kiedy będziemy na szlaku, jeżeli oczywiście dojdziemy do miejsca, które planuję. To właśnie tutaj, pod Old Nag's Head, ludzie, którzy przewozili towary konno przez góry, przez Peak District, stawali na taki sam kufelek piwa jak my. Taka ciekawostka. Thank you.
tym miejscu, gdzie się teraz znajdujemy, nad tym strumyczkiem, wydarzyła się kiedyś tragedia. Z tego, co się dowiedziałem, ktoś popełnił tutaj samobójstwo. Można tutaj czasem znaleźć wieńce i kwiaty na balustradzie tego mostu. Nie znam szczegółów, kto i kiedy to zrobił, ale tylko taka informacja. Pogoda zaczyna się robić nieciekawa. Nie wiemy, czy uda nam się zrobić całą zaplanowaną trasę. Trochę chmurek, trochę wiatru. Ale na razie zdecydowaliśmy się na postój. Gotujemy wodę, żeby zjeść coś ciepłego, napić się kawy. Mamy jeszcze jednego browara. Ogarniamy jak umiemy. Trzymasz się? Jest niedziela, więc jak na niedzielę przystało, na obiad będzie rosół skóry. I do tego kawa. A potem jeszcze coś przygryziemy. Co my tu mamy jeszcze? Jakąś wołowinkę. I w ogóle jest cudownie, chociaż pogoda się psuje. Ale to się nazywa perfekcyjna niedziela. Zrobiliśmy to, jesteśmy na szczycie, łapiemy oddech, krótki odpoczynek i idziemy dalej. Ale jesteśmy na szczycie Fox Holes, chyba się nazywa to miejsce, chyba tak, dziury lisów. Jesteśmy w drodze na Kinder Scout, pokażę wam to później na mapie, jak nie zapomnę. Odpoczynek. We'll be right back.
Więc w planie na dzisiaj mieliśmy jeszcze tak zwane schody Jakuba, ale są one kilka mil dalej stąd i zdecydowaliśmy się skrócić drogę przez rzosowiska. Idziemy praktycznie bezdrożem. Właśnie dlatego, że jak widzicie, słoneczko nam już zachodzi i chyba nam czasu nie starczy, żeby odwiedzić schody Jakuba. Zostawimy je sobie na kiedy indziej. A teraz spróbujemy dotrzeć z powrotem w kierunku na Idale przez pastwiska pełne błota, owczych bobków. Przed chwilą przechodziliśmy przez druty. Jest cudownie. Zatoczyliśmy ludziska potężne koło tam szczytem góry, tamtędy, i wróciliśmy na ukos przez pastwiska właśnie w to miejsce. Wróciliśmy na główny szlak, który zaprowadzi nas do samochodu, który jest w Idale. Jeszcze taką ciekawostką się chcieliśmy z wami podzielić, bo znalazłem informację w internecie, że w roku 1932, jeśli dobrze pamiętam, właśnie tutaj i kawałek dalej na Jacob's Ladder miały miejsce zamieszki. A otóż w roku 1932 nie wolno było jeszcze swobodnie poruszać się po Peak District. Były to tereny prywatne, tereny polowań również. No i około 400 ludzi, z tego co wyczytałem, zebrało się tutaj i odbyło marsz na znak protestu, że nie wolno chodzić po Parku Narodowym. Doszło do zamieszek, do bitki z farmerami. Kilku zostało pobitych, a 5 osób, z tego co znalazłem, zostało aresztowane przez policję i skazane od 2 do 6 miesięcy pozbawienia wolności. A wszystko to robili ci ludzie po to, żebyśmy mogli dzisiaj swobodnie poruszać się po przepięknym Peak District. Taka ciekawostka. Ciemno się robi już w oczach, więc za chwilę będziemy przy aucie. Pożegnamy się z wami. Myśmy zrobili dzisiaj naprawdę sporo kilometrów w ciężkim terenie, więc powiemy wam jeszcze dobranoc i zawracamy do domu. Jesteśmy już rzut kamieniem od samochodu. Jak widzicie, jest już całkowicie ciemno. Nie jesteśmy górnikami w kopalni. Jesteśmy na wilczym szlaku. Tyle, że po prostu trochę nam zeszło. Nie wzięliśmy pod uwagę, jak szybko teraz słońce zachodzi. Madzi latarka po prostu oślepia. Widać na kilometr do przodu. Moja na 100 metrów, ale gdzie tam na 100 metrów? Na 10, ale jakoś trafimy. Już blisko. Ludziska, jesteśmy już w samochodzie. Chcieliśmy się tylko pożegnać. Nie wiemy, jak z naszej perspektywy ten film będzie wyglądał, no bo w sumie dla nas było zarypiście. Spędziliśmy ponad 6 godzin na świeżym powietrzu. Przeszliśmy przez parę ekstremalnych sytuacji. Wróciliśmy po ciemku, chociaż jest dopiero 19, tam 15, ale jest już całkiem ciemno. No i wracamy teraz odpocząć, umyć się, zjeść coś, zmontować film i mam nadzieję, że jutro będziecie mogli go obejrzeć. No i już niebawem widzimy się znowu na wilczym szlaku. Trzymajcie się.